przepiękny samochód dla ciebie przygotowałem. Super. Na sam koniec. O, naszego to już spotkania. jest coś innego. No. To jest coś innego, Citroen. Tak jest, C3. Fajny. Od Toyoty Cytryna jest tańsza i ma sporo mniejszy przebieg. Pod maską prosty benzyniak 1.2. Tę cenę podobno można jeszcze lekko negocjować. Jest ciekawy design. Myślę, że niektórzy mogliby powiedzieć, że taka trochę multipla. W sensie, że wiesz, no jest taki inny trochę. Ktoś taki brzydki, że aż słodki, tak? Tak. Natomiast ja uważam, że jest ładny. Mnie się w ogóle podobają Citroeny, zwłaszcza te nowe. Są super i mi się to podoba, że jest to takie coś innego niż te pozostałe. Takie samochody. Wszyscy poszli w sztampę, wszyscy poszli w standard, nikt się nie chce wyróżniać. A Citroen mówi, a my pójdziemy inaczej, zrobimy właśnie tu wredne wąskie światełka, tu zrobimy okrągłe, takie nabuzowane, tak, wiesz, tu zrobimy taki reflektory. Green. Tak. I to koresponduje jeszcze też, zobacz, szybciutko jak przejdziesz tędy, wywieczniki w środku. Zobacz, jest korespondencja stylizacji zewnętrza z wnętrzem. Czysta. Czyli więcej, mniej niż Skoda, tak, która ma magiczne... Ale więcej niż pozostali. Tak. Skoda to miała jak w Harry Potterze ten taki namiot, który wygląda mały z zewnątrz, a jest duży w środku. Nie wiem, jak oni to zrobili naprawdę. No. Ale tutaj tak, to jest takie... Widać, że jest większy i to by mi bardzo pasowało. Jeszcze całkiem niedawno 300-320 litrów to był standard w klasie kompaktów. Dzisiaj ten standard już jest osiągalny w autach segmentu B. One nam pięknie rosną. Widzisz, tutaj jest dosyć wysoki próg załadunku, bo stylowa musi być, bo ten zderzak musi być duży. Nie powiedziałem ci jeszcze o tym samochodzie podstawowych informacji. 2017 rok, 70 tysięcy przebiegu. Idealnie. Jego cena to 46 tysięcy złotych. Krajówka, oczywiście salonówka. Tak. Czyli jak to nie jest najwyżej, nie jest najniżej, ale coś tam myślę można zbić jeszcze może. No oczywiście, że tak, już my się będziemy o to starać. Mam bardzo popularną już teraz, można tak powiedzieć, jednostkę 1.2 PureTech, tutaj w wersji bez doładowania. 82 konie. Była jeszcze słabsza wersja, której się nie poleca, bo się ciągnęła prawie 20 sekund do paki, miał ten samochód wtedy. I była doładowana wersja mocniejsza, 110-konna, która, jak się okazuje, była bardziej awaryjna niż to. Auto jest lekkie, 972 kg, 82 konie. Tutaj można sobie tym samochodem dosyć drapieżnie pojechać. Ty się trzech cylindrów nie boisz, jak nie rozumiem, tak? Nie, po Aiguniu. Oj, po Aiguniu to się niczego nie boję. No właśnie. Mamy tu pancerną, pięciobiegową, manualną skrzynię biegów. Były te skrzynie zautomatyzowane, ale one potrafiły się psuć. Naprawy były dosyć kosztowne, także to jest ten złoty środek i silnikowo, i skrzyniowo. Idealnie. Tak? Idealnie. Tak. No nie, tylko u nas. No. Najtańsze podobne Citroeny z importu z bliżej nieokreśloną grubością lakieru można wyhaczyć już za 37 tysięcy złotych. Nasz cenowo mieści się po środku stawki, bo trafiają się podobne auta za ponad 55 tysiaków. Mówimy tu o benzyniakach 1.2 z 2017 roku. Te najdroższe mają alufelgi i większe kolorowe ekrany. Bardzo ładne jest to wnętrze. Po prostu mogę powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ładne. Są te kształty tutaj, które widzieliśmy też tam, więc mi się to podoba, że jest taka spójność w designie. Chyba najbardziej mi się to wnętrze podoba ze wszystkich. Szkoda, że nie ma takiego telewizorka tutaj, jak to nazywam. Tego ekranu dużego. Tego ekranu dużego. Z rzeczy, które są w wyposażeniu, no to masz wielofunkcyjną kierownicę, prawda? Masz oczywiście, mimo że nie ma tego dużego ekranu, to masz oczywiście zestaw głośnomówiący, bluetoothowy do telefonu. I to, co bardzo ważne dzisiaj w samochodach, masz bardzo wygodne fotele tutaj. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na pozycję swoją, na długość siedziska. I miękko jest. Miękko, nie? Miękko. No. Tak, słyszałam, że we francuskich jest miękko zawsze. Tę miękkość zapewniają nie tylko fotele, ale też lekko baloniaste opony. Tu także mamy stalówki, choć trzeba przyznać, że fabryczne kołpaki nieźle to maskują. Auto wygląda nowocześnie. Z klasycznego silnika odcięto jeden cylinder, a te trzy, które zostały, oferują osiągi raczej przeciętne. Motor jest za to niezawodny i oszczędny. Bagażnik jest całkiem, a w kabinie czuć francuski styl. Każdy detal jest inny, jest przede wszystkim jakiś. Pod względem wyposażenia przeciętnie. Wyświetlacz radia jest czarno-biały, a klimatyzacja manualna. Mamy za to asystenta pasa ruchu, co w tak małych autach nie jest standardem.